Dzień dobry wieczór Piotrze. No, witam serdecznie. No dzisiaj pogrążymy się w wielkiej tajemnicy. Trzeba będzie ważyć słowa, bo temat jest no, dla niektórych przynajmniej bardzo ważny, no i musimy pilnować, się, żeby z czymś jakimś takim dziwnym nie wyjechać. Bo przypomnę, nie, właściwie poinformuję. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, która która mówi, próbuje nam przekazać informacje na temat tego, co robił Jezus pomiędzy tymi scenami biblijnymi z Nowego Testamentu, które znamy, znamy jego dzieciństwo, przynajmniej w niektórych Ewangeliach, a czasem, kiedy rozpoczął nauczanie. A to było sporo czasu, i okazuje się, że, że znajdujemy. Źródła, według których no, Jezus był w tym czasie człowiekiem niezwykle zajętym, zgłębiał nauki Dalekiego Wschodu. Tak, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się książce Nieznane życie Jezusa. I tak naprawdę to jest książka trzech autorów. Nie wiem, czy to jest dzieło, wytwór tego wydawnictwa, które się nazywa Aquarius z Zakopanego. Książka jest z roku 1993. Cóż o niej możemy jeszcze powiedzieć? Masz rację, że ona uderza w bardzo czułe struny i tony, odnosząc się do jednej z najczęściej powtarzanych teorii alternatywnych związanych z Jezusem, a mianowicie z tym, co działo się w okresie tzw. zwanych zakinionych lat. Dowiadujemy się z tej książki, że nim Jezus się objawił jako prorok, to w wieku lat kilkunastu wyruszył z karawaną kupców do krainy Sindh, gdzie dał się poznać jako cudowny, oświecony młodzieniec. Znany tam pod imieniem Issa, przemierzał Indie i święte miasta, szokował braminów swoimi poglądami, a wreszcie na swoje nieszczęście wrócił do ojczyzny, a co się potem działo, to już wiemy. Zbliża się Wielkanoc, także taką książkę postanowiliśmy wybrać. Ona się składa z trzech części. Pierwsza to dzieło Nikołaja Notowicza, rosyjskiego oficera, o którym sobie na koniec trochę powiemy, który pod koniec XIX wieku podróżował po Indiach, a na koniec swojej wycieczki trafił do Ladaku, małego Tybetu, gdzie się dowiedział o proroku Issie, wielkim mędrcu, który przybył do Indii z Izraela. Oryginał książki Notowicza się ukazał gdzieś tam pod sam koniec XIX wieku i wywołał spore zamieszanie Zamieszanie i zarzuty wobec Notowicza, bo od razu mu zarzucono kłamstwo. Zresztą ta jego historia, Marku, ona jest też taka troszeczkę przygodowo-bajkowa, bo on tam w tym ladaku łamie nogę, czy jakiś tam miesiąc ponad spędza w klasztorze chimiz, no i nie ma co robić. Koniec końców natrafia na dzieło poświęcone mistrzowi. Mędrcowi i się, no i postanawia je jakoś tam z pomocą miejscowych przetłumaczyć. Co więcej, tam jest fragment, w którym, z którego my się dowiadujemy, że miejscowi mu czytają to dzieło, a on robi notatki w trakcie tego czytania. Co y, oczywiście jest znowu bardzo takie y, fabularne, y, to, to jak fragment powieści kolejnej, ale no, nie przydaje wiarygodności tym jego, y, tym jego rewelacjom, które się ukazały w książce. Bo kiedy, no właśnie, ta książka, proszę Państwa, jest w ogóle. Hmm, krótka, ale bywa męcząca chwilami, bo na początku właściwie mamy historię przygodową. Pewien pan udał się daleko, daleko na wschód i przemierza, przemierza te rozległe przestrzenie, i tak się dowiadujemy, jak on je przemierza, i tu sobie jedzie, i tam sobie jedzie. I tak właściwie to jest książka, pod tytułem Podróżujemy po dalekim wschodzie. Dopiero od pewnego momentu, i to już naprawdę głęboko, głęboko, głęboko wejdźmy w tę książkę, kiedy zdarzyło się to, o czym powiedział Piotr i kiedy nagle dostajemy, dostajemy w kolejnym rozdziale dostajemy, czy pod rozdziale, dostajemy plon owych notatek, sporządzania owych notatek i to są krótkie takie, nie wiem jak to określić, numerowane, nie wiem, to nie dwuwiersze są, to, to są takie krótkie notatki dotyczące właśnie działalności Issy, czyli tego, tego, naszego znanego tu w naszym kręgu kulturowym Jezusa, i to są rzeczy, które, no, bywają frapujące, no niektóre naprawdę frapujące, ale wiecie państwo, kiedy zaczyna się ten fragment dotyczący Isy, nie ma ciągłości, dostajemy taki rwany tekst. Powtarzam, on może zafascynować, ale mm, czasami no tak, czasami uruchamia się nam wyobraźnia w tym momencie. Być może to jest zabieg celowy autora, że właśnie to, czego nie napisał, mm, chyba jest tam równie ciekawe, jak to, co napisał odnośnie Issy. Tak, yy, dodajmy jeszcze może, że Notowicz się bronił, yy, twierdząc, że nie zmyślił całej sprawy, że on dosłownie musiał ciągnąć tych mnichów za język, bo oni uważali, że jeżeli się Europejczyk chce czegoś dowiedzieć, to musi mieć jakiś interes i nie, nie należy mu o tym mówić. Koniec końców, Miotowicz tam zrobił te notatki, wydał swoją publikację. Według tej książki Jezus, czyli Issa, przybył do Indii, bo w wieku 14 lat chciano go. Ożenić. On się chyba nie chciał żenić, no i mm, udał się z karawaną do, do Indii, by zdobywać wiedzę. Tam potępiał politeizm, czym wywołał zgorszenie. Podobnie krzywo patrzono na jego kontakty z nietykalnymi, z członkami najniższych kast. Postanowiono więc Jezusa zgładzić. Koniec końców mm, nie udało się, no i on wyemigrował do swojej ojczyzny ale pamięć o nim przetrwała w wielu miejscach Indii. I chociaż nie odegrał wielkiej roli i nie był akceptowany przez ani buddystów, ani hinduistów jako, nie wiem, mędrzec, prorok czy reformator, no to rzeczywiście jakaś legenda tam krążyła. To ciekawe, potwierdzali to inni, na przykład słynny podróżnik i artysta Nikolaj Rerich, znany z bardzo interesujących relacji z podróży po Himalajach, po ogólnie wschodniej Azji. Jest też autorem bardzo, bardzo interesujących, charakterystycznych obrazów, przedstawiających pejzaże Himalajów, czy tam Azji środkowo-wschodniej. Środkowo jest jednak problem, Marku. Ja gdzieś, nie wiem, kiedy czytam wersję żywotu Issy, czy to u Notowicza, czy u Abhedenandy, bo zaraz o nim powiemy, to mam takie wrażenie, że to jest takie takie takie, takie bardzo po prostu chrześcijańskie po pierwsze, po drugie przepełnione taką narracją jakby ktoś nam chciał coś usilnie, wiesz, powiedzieć i przekazać. Ja nie wiem, czy ktoś, kto by tworzył żywot Jezusa w Tybecie, akurat by go napisał tak pod odbiorcę europejskiego. No, zawsze się może bronić autor Notowicz tym, że no, on tylko robił notatki z oryginalnego tekstu, ale, tak jak powiedziałeś, my się dowiadujemy, że błogosławiony młody Issa dotarł do, 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 dotarł do Sint, osiedlił się pośród Ariów w kraju miłowanym przez Boga. Ja w tej chwili cytuję Państwu fragmenty. I że się rozeszła wieść o cudownym młodzieńcu. Nie wiem na czym ta cudowność. Właśnie to są te niedopowiedzenia, które, które mogą. Które mogą z jednej strony fascynować, z drugiej no, jednak pokazują, że to, co dostajemy, to takie czasami bardzo deklaratywne jest. No, w każdym razie m, osiedlił się wśród tych ariów. Co więcej, ci, jak tu jest napisane, w pewnym momencie, kapłani Bramy powitali go z radością, a on odwiedził też miejsca święte dla tamtych religii, m.in. związane z Krishną, oni go tam nauczyli czytać i rozumieć wedy. No bardzo, tak jak powiedziałem, był bardzo zajętym człowiekiem. I tak jak Ty z kolei Piotrze wspomniałeś, on jednak wynikałoby z tych notatek, miał pewną swoją wizję, i nie bardzo tam się dogadywał. W każdym razie nie ze, nie ze wszystkimi. W związku z tym, ja też jak przeglądałem, znaczy inaczej, proszę Państwa, to jest tak, że Tę książkę czyta się z pewną fascynacją, szczególnie tę część, kiedy rzeczywiście zaczynamy dowiadywać się czegoś o Jezusie, o Issie, bo wcześniej, powiedzmy, tak, ta część podróżnicza niespecjalnie mnie porwała. Takie dosyć, wiecie Państwo, z cyklu dookoła świata, ale nieudane. W związku z tym, no to, to takie sobie, ale kiedy się pojawia ta część dotycząca Jezusa. Bywa fascynująco, kiedy się dowiadujemy, że Issa szerzył nauki w krajach pogan, przez które wędrował, ich mieszkańcy porzucali swych bożków, czyli właśnie tak jak Piotr powiedział, nawracał, ale nawracał na prawdziwego Boga już wtedy, jakby odwoływał się do tego co zaczął głosić przynajmniej w naszym kręgu kulturowym gdzieś tam znacznie znacznie później. Tu dowiadujemy się natomiast, że on już wtedy, w tych, tych ciemnych, zapomnianych latach, on już wtedy był człowiekiem, który tamtejsze luty starał się przyciągnąć na swoją stronę. Był takim, takim trochę y, człowiekiem, który pełnił misję, misję nawracającą, ale z drugiej strony dowiadujemy się, że dużo czerpał z tekstów, które, z którymi się stykał, z kultury i, i religii które go otaczały, kiedy się znalazł w tamtych rejonach świata. Więc no, z jednej strony ktoś powie: no dobrze no nie czepiaj się, to znaczy, że on po prostu zgłębiał, uczył się, nie musiał wszystkiego przyjmować. On po prostu poznawał świat, poznawał, jak patrzył na to inni i być może, być może szukał tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I jeśli tak spojrzymy na te notatki, to, no, rzeczywiście, możemy, możemy, mogą nas one zafascynować i możemy się nimi zafascynować, tylko właśnie, właśnie jest to, co, o czym powiedział Piotr, że, i tu wybaczcie Państwo, to jest prywatna recenzja, jakoś, jakoś w te rewelacje trudno jest mi uwierzyć, ale, tak jak Piotr wspomniał, my do tego wydania mamy dołączone jeszcze dwie publikacje innych autorów, które, które. Zdają się potwierdzać słowo, słowa, czy też cały, cały, cały ogrom zapisków e, autora książki. No zatem rzecz nie jest taka prosta, że my sobie powiemy, nie, nie, nie wierzymy mu, bo nagle dostajemy kilka strzałów e, od innych autorów, i to takich strzałów intelektualnych oczywiście, strzałów bardzo poważnych. Te teksty, mam czasami wrażenie, że te teksty trzech autorów, one w jakiś sposób ze sobą grają, jakby rozmawiały ze sobą. Ja wiem, to taka, ta, takie tanie, tanie porównanie, ale rzeczywiście w ten sposób tak to wygląda. Jakby, jakby pewien dialog tam był nawiązany. Trudno mi było znaleźć jakieś wielkie. Jakieś takie wielkie ideologiczne sprzeczności pomiędzy poszczególnymi zapisami, ale też przyznam się, że jakoś tak, tak nie studiowałem tego aż tak dogłębnie, być może one tam są. Kiedy się kończy lekturę całej książki, a więc wszystkich trzech części, ma się takie przy wszystkich zastrzeżeniach, które wygłosiłem, o których mówił Piotr, ma się jednak takie wrażenie: wow, ciekawe! I to nawet wtedy, kiedy człowiek skonstatuje, że ta książka pod względem formy bardzo się zestarzała, naprawdę bardzo, ale cały czas człowieka coś nurtuje. Kurczę, co z tym było? Jak to było? Dlaczego? Czy, aby to, czy można temu wierzyć? Ogólnie w tej książce jest tak, że Jezus wcale nie przynosi do e, swojej ojczyzny wiedzy buddyjskiej czy hinduistycznej, jest wręcz odwrotnie. No, on... no, tak jak mówiłem, Piotrze, dokładnie, tak. on raczej tam nawracał. Tak, on już jest ukształtowany, jak tam trafia, prawda? A miał 14 lat. Tak, a wiele osób wierzy, że on po pobycie tam te nauki, wiesz, przeszczepił. No, zgodnie tutaj z relacjami źródłowymi jest odwrotnie. Czyli on już był, jaki był, wiedział, co wiedział, i tam już działał. I tam mu chcieli zrobić to samo, co mu w końcu zrobili u, u, u siebie. Natomiast tak, no, książka Notowica wzbudzała skrajne emocje. Jedni twierdzili, że w ogóle Rosjanina tam nie było w lataku, nie było go w Chimis, inni jak Abhedenanda nie tylko potwierdzali jego obecność, ale nawet y, dodawali, że żywot istnieje. Nie wiem, jak oceniać to źródło, o ile tłumaczenie w książce tej polskiej jest dość kiepskie i y, jest to de facto rozszerzenie Ewangelii, jakieś wątki hinduskie, buddyjskie, no to tak naprawdę, wiesz, trudno mi jest cokolwiek tutaj powiedzieć. No, w dzisiejszych czasach na pewno ktoś by do oryginału dotarł, tak? Tym bardziej, że potem żeśmy się dowiedzieli, że to, co widział Notowicz, to nie był jednak oryginał, oryginał jest gdzieś w Tybecie. I choć ta sprawa bywa, bywa uważana za mistyfikację, jeden z najpopularniejszych mitów w chrześcijaństwie, to wiesz, tak, koniec końców. Patrząc zupełnie spoza tej perspektywy mistyczno-religijnej, to czy nie jest niewyobrażalne coś takiego, że w Indiach, w, w, w kręgu kultury powiedzmy buddyjskiej krążyły jednak jakieś opowieści o Jezusie w momencie, kiedy tam notowicz był? On się poruszał po przecięciu świata muzułmańskiego, hinduistycznego i buddyjskiego. W, w świecie muzułmańskim Jezus istnieje. Innymi słowy, oni mogli o nim wiedzieć. W tym Tybecie mogli gromadzić jakieś informacje, mogli sobie to nawet trochę pomieszać, prawda? Ze swoimi wątkami. Um, taki przykład prosty: w Europie średniowiecznej krążyła opowieść o świętym Jozafacie, który miał być synem księcia indyjskiego, i tak dalej, i tak dalej, porzucił to swoje życie. Tak dobrze, kminicie, chodzi o Buddę. Także nie jest tak bardzo niemożliwe, że opowieści o Jezusie krążyły po Dalekiej Azji, były po prostu zmieniane. Natomiast czy Notowicz to jakoś wykorzystał i sobie dopisał coś podczas tej kuracji w klasztorze Chimis? Nie wiem. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba autorze dodać. Otóż żaden Notowicz, żaden Notowicz, Szulim. Szulim, żyd z Krymu, który podawał się za rosyjskiego arystokratę. W sieci znajdziemy też szereg sprzecznych informacji, i to taki, że Niektórzy potwierdzali jego obecność i spotkanie z nim w Chinach, w Indiach. Inni zaś twierdzą, że Notowicz koniec końców przyznał się do fałszerstwa. Ale powiem Ci tak: książka, sama w sobie, w, w samo jej wydanie, tak? to jak została um, posklecana, to nam przypomina wiele publikacji w ogóle sam tego, z tamtego okresu, takich nastawionych na sensacyjność. Ona jako, to, ona jako wydanie rzeczywiście zestarzała się brzydko, natomiast powiem Ci, jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, sięgnąć do tej publikacji, na nowo ją opracować i zwrócić uwagę, czy w ogóle w tej sprawie coś się ruszyło, no, to myślę, że od tej strony no, sprawa jest cały czas otwarta. Natomiast to wydanie z 1993 roku to jest kawał historii <grych> polskiej literatury sensacjonalistycznej żebym tak, żeby, żeby to dobrze ująć, coś co w tamtych czasach bardzo się sprawdzało i coś co jest takim znakiem tamtych, tamtych czasów Co z takich jeszcze zarzutów które, które można by wyciągnąć mówiąc o książce wyciąga się często Notowiczowi pewne niezgodności dotyczące chociażby chociażby buddyzmu tego, że tam dotarł do Tybetu buddyzm. Niezgodności po prostu, niezgodności w datach i dotyczące te niezgodności tego, że Jezus nie mógł pobierać nauk w tamtejszych klasztorach buddyjskich, bo po prostu ich tam, tam nie było. Bo buddyzm dotarł ponoć do Tybetu w wieku już w naszej erze w wieku siódmym i tak dalej i tak dalej w związku z tym trzeba, czytając tę książkę trzeba mieć świadomość że no tam z faktografią może być bardzo różnie ale znowu no, ponieważ prowadzę kanał Wehikuł Wyobraźni to ja jedno mogę Państwu powiedzieć, mogę o jednym zapewnić że na pewno Wasza wyobraźnia no, Poszybuje pod niebiosa po lekturze tej książki. Oczywiście, jeśli przebrniecie przez dosyć yy, długawe fragmenty, o których już mówiłem, podróżnicze, no i przez nie najlepsze jednak tłumaczenie, to rzeczywiście Wasza wyobraźnia może gdzieś tam wystrzelić, ale myślę, że warto sobie o tej książce nie tylko samą książkę przeczytać, ale o tej książce również poczytać. Wówczas znajdziecie Państwo całą listę tych zarzutów, które pod adresem autora się kieruje, bo jest ich więcej niż ten jeden, który wypowiedziałem o klasztorach tybetańskich, jest tych zarzutów więcej. One są dosyć konkretne. I powiem szczerze, o ile cenię sobie wyobraźnię, i być może z tym mamy do czynienia, to, to warto uwzględnić, że ta książka nie musi mieć wiele wspólnego z faktami, z tym, jak było rzeczywiście. Chociaż dodatki, te, te dwa, dwóch pozostałych autorów, no, czynią całość jakoś taką, jako taka niepokojąca jest ta całość, po prostu.